To jest laptop Xnode Clevo P177SM, którego nabyłem około 2 lata temu i od 2 lat używam go praktycznie codziennie do pracy i do rozrywki. No, jak widać, jest on w kiepskim stanie. Nie dlatego, że ja go niszczę specjalnie, tylko dlatego, że on jest po prostu tak wykonany, że ta obudowa się bardzo łatwo rysuje w każdym miejscu. Jak widać, tutaj są też różne plamy. Tego się nie da wyczyścić, bo to jest taka obudowa gumowata. Po prostu to jest bardzo ciężko do zmycia. Tylna część obudowy jest bardzo kiepsko wykonana. To jest część aluminiowa i jak widać, są tutaj takie odpryski. No, one nie są spowodowane tym, że ja, nie wiem, biorę młotek i walę w tą obudowę albo skrobię ją czymś. One po prostu powstały w trakcie transportu, nie wiem, czy od chwytania tego laptopa, czy po prostu no, od zwyczajnego użytkowania. No, nikt tutaj nie skrobał ani paznokciami, ani młotkiem, ani nie walił, ani niczym nie niszczył tego specjalnie. Po zakupie laptopa i ile to minęło? No, kilka miesięcy zaledwie, padła płyta główna. Oddałem go do serwisu. Musiałem czekać około 3 tygodni na naprawę. Oczywiście dzwoniłem, pośpieszałem, powiedzmy. No i tak po około 3 tygodniach dostałem laptopa. Płyta główna została wymieniona na nową. Oczywiście dostałem całkiem inną płytę główną, ale no, kompatybilną, powiedzmy bardzo podobną, więc nie narzekałem. Przyjąłem to tak jak było. Tylko że zaraz za jakiś czas zaczęła nawalać bateria. Ona stała się coraz słabsza i w końcu przestała zupełnie się ładować, więc przestała być użyteczna. Tutaj jest bateria. Dosyć topornie się ją wyciąga. Tak wygląda bateria, która po roku czasu, no trochę dłużej może, przestała działać. Najpierw po prostu było tak, że dużo dłużej trzeba było ją ładować i wystarczała na krócej, a po jakimś czasie zupełnie przestała się ładować, w ogóle już jest bezużyteczna w tej chwili. Taka bateria kosztuje 500 zł i starcza na rok. Po roku jest do wyrzucenia praktycznie, co oznacza, że co roku należy wydać 500 zł na nową baterię. Później stało się coś bardzo dziwnego. Matryca, zaczęły się pojawiać jakieś czarne plamy wewnątrz matrycy. To wyglądało tak, jakby ona była uderzona czymś. No nie wiem, no nikt tą matrycę nie walił. Nie wiem, z jakiej przyczyny powstała ta usterka. No niestety minęła już gwarancja i musiałem tą matrycę wymienić na własny koszt. Co się dzieje jeszcze z tym laptopem? No, klawiatura jest taka trochę dziwna, że przy czyszczeniu, podczas czyszczenia nawet zwykłą flanelką, odpadają z niej klawisze. No, tutaj jak widać, dwa przyciski nie tylko odpadły, ale podczas tego procesu odpadania, no, coś tam się w nich uszkodziło i nie mogłem już założyć ich ponownie. Touchpad jest zupełnie bezużyteczny, ponieważ jest on użyteczny tylko w chwilach, gdy laptop jest mało obciążony, to znaczy układy chłodzenia nie pracują na tak wysokich obrotach i wówczas nie powstają wibracje. W momencie, kiedy laptop jest obciążony, są takie wibracje od układów chłodzenia, zarówno procesora, jak i karty grafiki, że po prostu te wibracje powodują skakanie kursora. No, po prostu nie da się korzystać z tego touchpada w normalny sposób. Co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć na temat tego laptopa? No, 2 lata korzystania z laptopa tej firmy przekonało mnie do tego, że nigdy więcej ze sprzętu tej firmy nie skorzystam. No tutaj, jak widzimy, po krótkim czasie użytkowania odpadły te gumki. Zobaczmy, co się dzieje w środku. Tutaj jest taki problem z układem chłodzenia, że wszystkie brudy są wciągane tędy. Zobaczmy, o co chodzi. Brudy są wciągane przez wiatrak i praktycznie zostają tutaj w środku. I trzeba je wyciągać jakimś pędzelkiem czy czymś.
Ten wiatrak musiałem podmienić. To nie jest oryginalny. Oryginalny wygląda tak jak ten, który chłodzi tutaj kartę grafiki. Tutaj ten wiatrak chłodzący procesor został podmieniony przeze mnie na kompatybilny wiatrak innej marki, ponieważ oryginalny wiatrak okazał się kosztować ponad 200 zł, więc nie było sensu. Ten jest nawet lepszy. Jeśli chodzi o mobilność, to śmieszy mnie trochę ten temat. No, ten laptop waży około 4 kg. I naprawdę ciężko, poza tym jego wymiary są dosyć duże, no, ciężko jest w jakikolwiek sposób wygodnie go transportować. Tym bardziej, jeśli wybieramy się gdzieś daleko, musimy gdzieś spakować ten sprzęt. No, jest to dosyć kłopotliwa sprawa. Dodatkowo jego zasilacz waży prawie kilogram. To jest specyficzny zasilacz, nie jest to zwykły zasilacz do laptopów, taki standardowy. Jest to specyficzny model, ważący prawie kilogram. No, laptop plus zasilacz 5 kg, no, bagażu. No, nie jest to mały problem.